Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a ze mną w studio starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy po ostatniej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego, ostatniej w tej kadencji i tam również podsumowanie pana ostatniej pracy, tych ostatnich kilku lat. Tak, dokładnie najdłuższa kadencja w historii samorządu polskiego, bo trwająca prawie 5,5 roku. To pierwsza kadencja i mam nadzieję, że ostatnia tak długa. I rzeczywiście przez ten czas, tych 5,5 roku w powiecie wrocławskim wiele się wydarzyło, wiele ciekawych, ważnych wydarzeń. No i też korzystając z tej sesji chcieliśmy po pierwsze podziękować radnym, wszystkim radnym, 25 radnym, którzy kończyli kadencję, choć zgodnie z ustawą kadencja Rady Powiatu Wrocławskiego Zarządu, bo to są dwie różne rzeczy, więc Rady Powiatu Wrocławskiego zgodnie z ustawą to 30 kwietnia. Zarząd pracuje do momentu wybrania nowego starosty i nowego zarządu. No właśnie, może tutaj też wytłumaczymy Państwu, bo za chwilę są wybory, będą głosować na radnych. Tak, jak to wygląda od tej strony formalnej, bo to nie jest tak, że się głosuje na starostę, dokładnie, prawda? Bo akurat, dobrze, to wyjaśnimy to krótko, ale zanim wyjaśnimy, to powiem kilka słów na temat Rady, bo w tej chwili Rada obecna, Rada Powiatu Wrocławskiego liczy 25 radnych. W nowej kadencji będziemy mieli 29 radnych, czyli o 4 radnych więcej, bo powiat wrocławski dynamicznie się rozwija, coraz więcej mieszkańców mieszka na terenie powiatu wrocławskiego, więc dzisiaj po wyborach Rada Powiatu Wrocławskiego będzie największą radą na Dolnym Śląsku i jedną z większych w Polsce, co mnie też cieszy. No i teraz odnośnie Pani pytania dotyczącego wyborów, to rzeczywiście, bo wiele osób mnie pyta, gdzie jest wybór i kiedy jest wybór starosty, tak? No i tu musimy Państwu wytłumaczyć, że w przypadku wyboru starosty, każdy, kto kandyduje do Rady Powiatu, no tutaj mówimy o Radzie Powiatu Wrocławskiego, każdy, kto kandyduje do Rady Powiatu Wrocławskiego i dostaje ten mandat, może na przykład ubiegać się o wybór przez Radę, bo starostę wybiera Rada Powiatu. Nie tak jak wójta, burmistrza, prezydenta, starostę i marszałka wybiera Rada, czyli w momencie, kiedy radni, 29 radnych zostanie wybranych. Tworzy się koalicję, taką jak w Sejmie, która to koalicja powołuje starostę, ale i też marszałka, bo w przypadku Urzędu Marszałkowskiego Zarząd Powiatu Wrocławskiego, przewodniczącego Rady i wtedy od razu się wybiera wiceprzewodniczących i szefów komisji poszczególnych, które działają przy Radzie Powiatu. W związku z tym starosta Roman Potocki startuje w wyborach do Rady Powiatu z okręgu numer 2 Szczernicy. W związku z tym wyborcy zdecydują, kogo wybiorą. Jakie było to 5,5 roku, co udało się osiągnąć? To była rzeczywiście bardzo dynamiczna, bardzo ciężka praca i to praca całego zarządu, całej Rady Powiatu Wrocławskiego, wszystkich dyrektorów, pracowników starostwa wrocławskiego, bo rzeczywiście i też trudna kadencja, trzeba powiedzieć, bo na początku kadencji pandemia COVID-19, w związku z tym no, musieliśmy przystosować naszą pracę starostwa chociażby do potrzeb mieszkańców. Wiemy, jak to było, nie można było wychodzić z domu, wiele zakażeń, w związku z tym musieliśmy też jako urząd pracować, też musieliśmy wydawać decyzje, w związku z tym z jednej strony przekształciliśmy urząd w obsługę klientów taki, żeby był możliwy, z drugiej strony wiele pomocy dla naszych mieszkańców, bo między innymi jako Zarząd Powiatu Wrocławskiego staraliśmy się sprowadzać maseczki dla naszych mieszkańców, dla naszych jednostek, bo to były trudne czasy i tych maseczek nie było. Wspieraliśmy też strażaków ochotników, bo oni uczestniczyli w wielu akcjach i też brakowało im podstawowego sprzętu, więc staraliśmy się jako zarząd wspierać te działania strażaków, ale i też szpitale, bo szpitale miały olbrzymie potrzeby, w związku z tym wiele szpitali wrocławskich od nas zostało wsparcie finansowe i to w formie środków finansowych, które przeznaczone były na zakupy między innymi maseczek, ale i też innych potrzebnych lekarstw. No i kolejny etap ważny w tej kadencji, no to wojna na Ukrainie, prawda, i tutaj my jako Zarząd Powiatu Wrocławskiego też nie spaliśmy i nie staliśmy z założonymi rękoma. Zaraz po wybuchu wojny wysłaliśmy jako zarząd 3 autobusy do Przemyśla, żeby wspomóc te wszystkie matki z dziećmi, które
na dworcu w Przemyślu koczowały, w związku z tym pojechały 3 autobusy. Przywieźliśmy w tamtym okresie 122 osoby, z których część osób mieszka do dzisiaj na terenie powiatu wrocławskiego, między innymi w Sobótce oraz w Zielonej Oazie. Większość z tych osób się usamodzielniło, czyli zarejestrowali się w Urzędzie Pracy, też podjęły te osoby pracę. Dzieci chodzą do szkół. No i też na tym początku, kiedy te panie z dziećmi przyjechały na teren powiatu wrocławskiego, staraliśmy ich wspierać, między innymi organizowaliśmy dla nich spotkania z Urzędem Pracy, żeby im pokazać, jak znaleźć to zatrudnienie, pomagaliśmy im wypełniać wnioski, ale też był okres świąt Wielkiej Nocy w ubiegłym roku, też zrobiliśmy kiermasz, taki jarmark, gdzie zakupiliśmy produkty dla pani, i one przygotowały produkty i mieszkańcy Sobótki, ale i też powiatu mogli skorzystać właśnie między innymi spróbować dań ukraińskich, które przygotowały panie. No i dzisiaj kryzys ekonomiczny między innymi, w związku z tym dużo się też dzieje, ale też muszę opowiedzieć historię z początku kadencji, bo w momencie, kiedy utworzyliśmy koalicję klubów właśnie tego, który przez ostatnie 5,5 roku rządził, usiedliśmy wspólnie jako koalicjanci do stołu i żeśmy przygotowali taki program działania na najbliższe 5 lat, czyli każdy z radnych koalicyjnych mógł powiedzieć, na czym mu zależy, na jakichś inwestycjach. I wtedy żeśmy te wszystkie inwestycje spisali. Wtedy po przeliczeniu tych wszystkich inwestycji okazało się, że wartość inwestycji, którą chcemy zrealizować przez 5 lat, no to była kwota około 210 milionów. Wtedy na początku kadencji na drogi wydawaliśmy około 30 milionów, więc jak na to popatrzyłem, to doszedłem do wniosku, że jest to nierealne do zrealizowania, no ale okazało się, że to był czas dobrych pozyskiwań środków dla powiatu wrocławskiego, bo w sumie w całej kadencji około 250 milionów pozyskaliśmy na inwestycje drogowe. W związku z tym teraz, jak kazałem w październiku zrobić podsumowanie tych naszych inwestycji, które planowaliśmy do zrobienia, okazało się, że około 85% zakładanych inwestycji jest zrealizowanych. To mnie bardzo cieszy. To też pokazuje, że potrafiliśmy w tej Radzie, w tym zarządzie rozmawiać ze sobą, żeby wspólnie realizować te inwestycje. A jakie to były inwestycje na przykład? To między innymi środki, na które środki dostaliśmy między innymi na obwodnicę Łozinę, dostaliśmy środki na drogę między Łanami a Dobrzykowicami. To jest taki ciąg pieszo-rowerowy, o których mieszkańcy wiele lat zabiegali, żeby połączyć Wrocław z Dobrzykowicami. To między innymi pieniądze, 3 miliony na inwestycje społeczne, bo tutaj w ramach tych 3 milionów z jednej strony zrobiliśmy projekt i przygotowujemy koncepcję budowy nowej placówki dla dzieci niepełnosprawnych, które w tej chwili mamy w ośrodku w Wierzbicach, który to ośrodek prowadzą siostry zakonne. Dostaliśmy 1,5 miliona na projekt, przygotowujemy. Chcemy taką szkołę w tej kadencji budować przy szkole w Krzyżowicach i dostaliśmy 1,5 miliona na projekt drugi społeczny, dzienny dom seniora dla seniorów na mieszkanie wytchnieniowe. W związku z tym te projekty będziemy chcieli realizować w przyszłej kadencji. Dostaliśmy pieniądze, tak jak powiedziałem, na drogę obwodnicę Łoziny. Jesteśmy w trakcie prac przygotowawczych pod tą obwodnicę. Udało nam się zrealizować most na rzece Widawie, łączący Chrzestawę Małą z Chrzestawą Wielką. To jest inwestycja, na którą mieszkańcy czekali ponad 50 lat. Udało się zrealizować. No i ważnym elementem są między innymi droga w Radomierzycach, która została zrobiona. To są drogi w Żurawinie, które zostały wykonane w tej kadencji w Sobótce. Generalnie w każdej gminie powiatu wrocławskiego zrobiliśmy jakąś dużą, jedną bądź dwie inwestycje, z którymi mam nadzieję, że mieszkańcy są zadowoleni, ale też trzeba powiedzieć, że w znacznym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo. Mamy program Bezpieczna Droga, który jest realizowany wspólnie z gminami na poziomie 50/50 i w ramach tych inwestycji powstały między innymi ścieżki piesze, ale też ścieżki rowerowe, które łączą miejscowości ze sobą. No i tych inwestycji powstało dość dużo na terenie powiatu wrocławskiego, ale to są też nasze takie sztandarowe inwestycje, które nazywają się nakładki. To są nowe nakładki, które kładziemy na takich drogach, których podbudowy nadają się, czyli po prostu zdzierany jest stary asfalt i kładziona jest nowa nakładka i
to poprawia też w dużym stopniu bezpieczeństwo. Ja tylko tutaj dopowiem, że my na terenie powiatu wrocławskiego mamy prawie 580 km dróg, w które dość mocno inwestujemy. Też tutaj przytoczę taką statystykę, bo w którymś momencie we wspólnocie, to jest taki miesięcznik samorządowy, ukazał się taki ranking powiatów, które najwięcej inwestują w drogi. No i my tam w tym rankingu byliśmy na pierwszym miejscu. Wydajemy według tego rankingu 368 zł, chyba, o ile dobrze pamiętam, na mieszkańca. Drugi powiat, który był w tym rankingu, wydaje 214. Widzimy już tą różnicę w samych liczbach. W związku z tym no, ten budżet nasz drogowy jest bardzo szeroki, bardzo duży, no bo to są naprawy cząstkowe, to są mosty, to są wycinki drzew, to są oznakowania. W związku z tym bardzo dużo środków finansowych idzie na te inwestycje drogowe. Ale też już zmieniając klimat i temat, chciałbym powiedzieć tylko krótko, że między innymi w tej Radzie, w tym okresie pięcioletnim, udało nam się powołać do życia trzy rady. W 2021 roku powołaliśmy Radę Biznesu Powiatu Wrocławskiego, która miała wspierać zarząd i radę pod kątem biznesu, wspierać, pomagać, kontaktować się między innymi z przedsiębiorcami, biznesami, biznesmenami, których mamy wielu na terenie powiatu. Następną radą w 2022, która powstała, to była Rada Seniorów i to rada, która miała zmotywować, nakręcić i pobudzić do życia wszystkich seniorów, którzy siedzą w domu i siedzą przed telewizorem i to im się udało. No i ostatnią radę, najmłodszą, którą powołaliśmy, to Rada Młodzieży. Ta Rada Młodzieży bardzo prężnie się też wzięła do działania. W ubiegłym roku między innymi zrobili konkurs młodych talentów, zrobili koncert hip-hopowy dla młodych ludzi z terenu powiatu wrocławskiego. W związku z tym no, dzieje się dużo na terenie powiatu wrocławskiego, ale też krótko jeszcze powiem o wszelkiego rodzaju programach, które realizujemy jako powiat wrocławski, bo tutaj trzeba powiedzieć między innymi o programach zdrowotnych, bo jest ich wiele, między innymi KTG dla kobiet ciężarnych, między innymi borelioza, badanie raka od głowy do szyi, prawda? To są między profilaktyka innymi, przeciwnowotworowa. Tak? Profilaktyka przeciwnowotworowa. To są między innymi, w ubiegłym roku zrobiliśmy też telefon zaufania dla młodych ludzi, bo dzisiaj obserwujemy, że na terenie powiatu wrocławskiego, ale i chyba też całej Polski, młodzi ludzie w wieku 10, 14, 15 mają wiele problemów ze sobą. W związku z tym uruchomiliśmy w tamtym roku telefon zaufania, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. No i w momencie, kiedy rozmawiałem z psychologami, którzy rozmawiali z tymi ludźmi młodymi, byłem pod no, takim negatywnym zjawiskiem, to co mają w głowach ci młodzi ludzie. Tak? No, ale pandemia, też, takie trudne czasy są pandemia, teraz dla młodych wojna, ludzi, wsparcia ale i też myślę, że tutaj no, pogoń za pieniądzem, tak? Pogoń za pieniądzem u wielu rodziców, nie chcę tutaj tego generalizować, ale często jest tak, że dzieci zostają same sobie na zasadzie świetlicy i innych działań szkoły i dlatego też staramy się między innymi tym rzeczom zapobiegać. I ostatni program, o którym powiem, program ekologiczny, między innymi środki, które wyłożyliśmy, spore środki na wymianę starych kopciuchów, to są środki na małą retencję, czyli na zbiorniki, które mogą zbierać wodę. No i środki, które my jako Zarząd Powiatu Wrocławskiego i Rada przeznaczyliśmy na spółki wodne, to są te działania, które są robione w terenie, czyszczenie tych rowów melioracyjnych, które mają zapobiegać między innymi przed powodzią, przed podtopieniami. No i ostatnia ważna informacja, bo w roku 2002 i 2003 daliśmy po 1,5 miliona na komunikację zbiorową, to jest takie wsparcie dla gmin powiatu wrocławskiego. W tym roku na ostatniej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego Rada przyznała kwotę 4 milionów, czyli jest to bardzo duża kwota wsparcia dla gmin powiatu wrocławskiego na komunikację zbiorową. Czyli zapobieganie wykluczeniu transportowemu, komunikacyjnemu, dokładnie, tak? Żeby można było tak, z tych mniejszych miejscowości tak. dojechać do pracy, do szkoły. Dokładnie tak. My też rozważaliśmy możliwość stworzenia takiej komunikacji powiatowej, bo też trzeba sobie rozdzielić, że jest komunikacja gminna, bo w zakresie działań gmin jest ta komunikacja gminna. My w momencie, kiedy chcielibyśmy stworzyć taką komunikację ponadgminną, czyli to już żeby była komunikacja powiatowa, wtedy te autobusy musiałyby jeździć wokół gmin powiatu wrocławskiego. Robiliśmy symulacje, są to bardzo duże koszty, w związku z tym też od 2 albo 3 lat pracujemy na to, jak
motywować, jakie połączenia zrobić w ramach tych środków, żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Żeby też nie jeździli tak samochodami dużo, żeby tak? Nie jeździli samochodami, bo też rozmawialiśmy z kolejami dolnośląskimi, żeby na trasach między innymi łączących gminy powiatu z Wrocławiem dołożyć dodatkowe składy, więc tutaj z koleją nie dogadaliśmy się, bo no, kolej ma pewnie za mało tych składów, żeby zwiększyć liczbę składów. Więc cały czas pracujemy nad tymi koncepcjami. Jedna z koncepcji jest taka, żeby na przykład zwiększyć liczbę autobusów nocnych w okresie piątek, sobota, niedziela, żeby mieszkańcy mogli wrócić z Wrocławia do domów na terenie powiatu wrocławskiego. I jedna z takich koncepcji jest między innymi taki autobus letni, który jeździłby po gminach powiatu wrocławskiego w kierunku właśnie Ślęży, w kierunku Bożygniewu. Przypomnę, że tam mamy ośrodek sportów wodnych w Bożygniewie, w którym okresie letnim od maja do praktycznie do października wiele się dzieje, bo w weekendy obserwujemy rekordową liczbę mieszkańców, którzy tam przyjeżdżają, tam czasami bywa 5-6 tysięcy mieszkańców w ciągu weekendu. W związku z tym cieszę się, że mamy taki ośrodek i że on żyje. Na koniec chciałabym zapytać o kulturę, bo to nie tylko drogi, nie tylko transport, nie tylko tym żyje powiat, ale jest też kultura i to bardzo mocno wspierają dokładnie Państwo, na przykład te koncerty operetkowe, gdzie właściwie w każdej gminie chyba dokładnie koncert. Tak, od kilku lat współpracujemy z Operetką Wrocławską, organizując właśnie koncerty dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. Są to różnego rodzaju koncerty, bo w momencie, kiedy mieliśmy okres świąt Bożego Narodzenia, organizowaliśmy koncerty kolęd w kościołach, które cieszyły się bardzo dużym. I to były bezpłatne koncerty. Bezpłatne koncerty, na które przychodziło bardzo dużo mieszkańców powiatu i to też cieszy, i to też pokazuje, że te koncerty warto robić, ale też teraz po Nowym Roku ruszyliśmy z kolejnymi koncertami w gminach powiatu wrocławskiego i ostatni taki duży koncert, który miał miejsce, znaczy jeden z kolejnych koncertów, który miał miejsce w Sobótce, na tym koncercie było około 400 mieszkańców w Sobotelu, w związku z tym te koncerty naprawdę cieszą się coraz większym zainteresowaniem. No i dzisiaj też, wczoraj mieliśmy koncert jeden, dzisiaj też zapraszam na koncert do Kamieńca Wrocławskiego o godzinie 18 w świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim, koncert dużego chóru wraz z Operetką Wrocławską. Naprawdę warto przyjść posłuchać, tym bardziej, że są to wydarzenia, które właściwie mamy na swoim podwórku i są bezpłatne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, był moim gościem, a ja żegnam się z Państwem. Do widzenia.